Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Jakub Przysiak, portal Za Ciosem. Jest ze mną Patryk Likus, siemanko. Siemanko, witam serdecznie. Jesteśmy na gali VIP 8 w Myszkowie. Powiedz mi, w jakiej roli dzisiaj Cię tutaj widzimy? Dzisiaj jestem w roli trenera wraz z moim zawodnikiem Michałem Gasem. No i przyjechaliśmy na galę VIP sprawdzić właśnie swoje umiejętności. Jak w ogóle przygotowania Twojego zawodnika przed dzisiejszą galą? No powiedzmy sobie, że przebiegły w taki dosyć chaotyczny sposób ze względu na tutaj próbę znalezienia przeciwnika dla mojego podopiecznego, aczkolwiek finalnie udało się wszystko dograć, także dziękuję organizatorowi za to, że stanął na wysokości zadania i udało się znaleźć rywala dla Michała. A jaka predykcja na to starcie? No, nie chcę za wiele zdradzać, może gdzieś tu się przeciwnik czaić za każdym rogiem, ale generalnie myślę, że jakby gameplan mojego zawodnika jest taki, żeby trzymać walkę w stójce, wywierać presję, kończyć sobie mocnymi uderzeniami. Gdzieś tam właśnie mój zawodnik bardzo dobrze odnajduje się w tych płaszczyznach stójkowych, aczkolwiek nie jest właśnie niemy w tych starciach tak samo zapaśniczo-parterowych. Także myślę, że to będzie walka generalnie na pełnym przekroju MMA, będą bronione obalenia, będą próby duszeń, dźwigni, wszystkiego, ale przede wszystkim myślę, że gdzieś jakby płaszczyzną dominującą w tym pojedynku będzie stójka. Poproszę, zamykając temat VIP, powiedz mi, jaką masz predykcję i w ogóle jak Cię ciekawi starcie Mariusza Wacha z Miłoszem Wodeckim w boksie? No generalnie jakby bardzo szlachetna idea, także podoba mi się i ciężko mi oceniać taki pojedynek, bo nie jestem jakby w ogóle zaznajomiony do końca z tą formułą, także myślę, że Wach toczył już walkę taką, chyba na gdzieś... Z Różalskim w K1, okay. A dzisiaj jest w boksie. Ale ona się odbywa tam chyba też na tych wózkach, nie? Czy nie? Nie, normalnie. Normalnie, okej, w normalnej formule. To gdzieś popieprzyłem, bo chyba na Business Boxing coś podobnego było. Wiem, jak jest main event, ale nie wiedziałem do końca, w jakiej formule. Kurde, ciężko mi oceniać. Nie będę udawał, że gdzieś tam do... Średnio ogarniam tą formułę, także nie wiem, jak wstrzymam się jednak z typem. Dobra. Ostatnio miałeś się w ogóle zmierzyć z Borowskim na Fenie. Powiedz mi, co się stało, że nie ma tej walki i w ogóle, jak w ogóle twoje zdrowie? Także generalnie ja się nie rozwijałem tam odnośnie tej kontuzji, aczkolwiek gdzieś w okolicach 20 sierpnia w wyniku po prostu przeciążenia najprawdopodobniej, tak też uzgodnił mój ortopeda ze mną, że stało się to w wyniku przeciążenia treningowego. Nic generalnie się nie działo dłuższy czas. Jakoś nagle wróciłem do domu, wchodziłem po schodach, zaczynało powoli boleć. Coraz bardziej. Doszło do momentu, że położyłem się na łóżku, po nie wiem, 20 minutach próbowałem wstać, nagle nic. Kolano dosłownie tak spuchło, wyglądało jak balon. Najbliższe 3 dni to dosłownie nie umiałem chodzić. W końcu pojechałem z tym do ortopedy, no i tam wyszło właśnie zapalenie kaletki maziowej, taki dosyć powszechny uraz dla sportów walki, charakterystyczny. Te kaletki maziowe gdzieś tam przy tej pracy zapaśniczej bardzo często ulegają uszkodzeniu. Tak doszło właśnie do tak samo tego zapalenia w moim kolanie. Wcześniej to bardzo często miewałem w łokciach, ale no pierwszy raz się stało akurat w kolanie. No i trzeba było walkę niestety odwołać. No a dzień dzisiejszy dalej w sumie zmagam się jakby z powikłaniami tego, bo no dopiero w poniedziałek już podjąłem się też próby rehabilitacji tego, więc bo jakby no leki nie pomogły, więc w końcu doszliśmy też z ortopedą do tego, że będzie trzeba ostrzykiwać to kolano sterydami. No i w poniedziałek właśnie będzie miał taką pierwszą serię zastrzyków, no i zobaczymy, co pomoże. A będziesz dążył do finalizacji tego starcia, czy jednak chodzą Ci po głowie inni rywale? Szczerze powiedziawszy, fajnie jakby to się odbyło. Znaczy, nie mam jakiejś presji, żeby to starcie się odbyło osobiście, aczkolwiek fajnie jakby się odbyło ze względu na to, że miało być. Może bym pomścił mojego byłego kolegę Karola Rutkowskiego, który też kiedyś walczył z Michałem.
No i gdzieś tam kiedyś, jakby przyglądając się karierze Borowskiego, też myślałem, że kiedyś dojdzie mi z nim walczyć, także myślę, że jest on jakimś kolejnym celem na mojej drodze, też w organizacji samej FEN, także i tak uważam, że nieuniknione, żebyśmy walczyli, więc z chęcią chciałbym kiedyś z nim zawalczyć. Jeszcze miałbyś taką podwójną motywację, żeby oddawać mu zero z rekordu. Jeszcze tak pytanie, co to zero z rekordu, bo ty chyba straciłeś zero z Pascalem Hincenem, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Jakie to w ogóle uczucie towarzyszą takiemu zawodnikowi, kiedy on traci właśnie te zero? Jest taki spokój, czy bardziej taka sportowa złość? Myślę, że jednak dominująca sportowa złość, aczkolwiek też jest coś takiego w rodzaju przede wszystkim tego luzu, że jakby jakkolwiek by to nie brzmiało, że znika ta presja przede wszystkim, nie? Że jakby to nie jest teraz udowadnianie komuś i tak dalej, żeby ten rekord piętnować w górę. Ja w ogóle nie jestem za tym jakby budowaniem rekordów, co często to zjawisko pojawia się w boksie, jednakże widzę w MMA, że jakby zawodnicy też trenują, że trenujemy dosyć podobny sposób i przede wszystkim też organizatorzy stawiają na widowiskowość walk, a nie na budowanie rekordów danego zawodnika. To mi się bardzo podoba w MMA, no i uważam, że te rekordy teraz dosłownie do zera, no to będą takie rzadko spotykany i faktycznie, tak jak na przykład mamy Khabiba, który gdzieś tam odszedł z tym rekordem, chociaż on dalej pozostawiał do życzenia, no bo tam nie była niepełna liczba, także jakby odszedł z 30-0, no to by było na pewno jakby, nie pozostawiłby żadnych niedomówień. Także myślę, że generalnie też jakby te zera w tym MMA nie będą mnie takim powszechnym zjawiskiem. Teraz nawet obserwując młodych adeptów, młodych zawodników, no to no na jednej gali ostatnio też Fenu chyba trzem zawodnikom znikło dosłownie to zero, bo i Miłosz z Gracjanem Misiem, Miłosz miał chyba nieskazitelny rekord i Danilko tak samo z Borowskim i tak, bo to była walka dwóch zawodników z zerem w sumie rekordzie. No także zawsze ktoś musi przegrać, żeby ktoś musiał wygrać, no i takie jest piękno też tego sportu. Powiedz mi jeszcze, jak w ogóle blisko było z Pascalem Hincenem, żebyś go znokautował, bo te kolano, pamiętam, tam bardzo mocno siadło. Tak, generalnie bardzo mocno to kolano siadło, z czego byłem ja zdziwiony, że dosłownie ja po tym kolanie nie umiałem chodzić, bo gdzieś trafiłem to w okolicach bardziej mięśnia, więc myślę, gdyby to weszło bardziej kością, no to nie byłoby totalnie co zbierać. Tam Pascal akurat w tej walce, jeśli byście się gdzieś tam kiedyś do tego wrócili, widzieli ten knockdown, no to Pascal też się sprytnie, akurat chyba doświadczeniem, po prostu gdzieś upadając w locie jeszcze złapał się siatki, ja spadłem do takiej pozycji dosłownie, żeby go dobić, on nagle stał nade mną, także jakby tam nie miałem też do tego dobrej perspektywy. No najbardziej spośród wszystkich walk, jeśli mam myśleć, to najbardziej żałuję tej walki, bo wiele bym tam zmienił i jakby uważam, że to nie była walka taka, to nie była walka pokazująca moje umiejętności na tamten moment, jakby z wszystkich takich porażek, to najbardziej chyba nie jestem w stanie się pogodzić z tą. A chciałbyś jeszcze kiedyś wrócić do KSW, czy zostajesz w Fight Exclusive Night w tym momencie? To moja sportowa ambicja. Chciałbym oczywiście zostać mistrzem KSW, do tego będę dążył. Jednakże na ten moment mam robotę do zrobienia w Fenie, no i tam planuję być najlepszy. Myślę, że powrót do KSW to kwestia po prostu czasu i decyzji, które gdzieś tam podejmę w przyszłości, a tak to będę sukcesywnie do tego dążył, żeby zwrócić na siebie uwagę szefostwa KSW. No, także taki jest plan. W ogóle trenujesz na macie z Adrianem Aresem Błyszczyńskim. Powiedz mi, jak w ogóle ci się z nim trenuje, jaki to jest kolega, jako starszy kolega, bo jest mistrzem Babilonu, ile jakby rad jesteś w stanie od niego zabrać i w ogóle jaki jest Ares? Generalnie w ogóle trenując w klubie Bastion Tychy jest to dla mnie bardzo takie, w ogóle osobistości, które tam spotykam, są takie dla mnie dosyć autorytalne ze względu na to, że mam Marcina Helda, zawodnika, który walczył w dosłownie, wydaje mi się, na całym świecie. Dosłownie. ACA, KSW, UFC. W najważniejszych organizacjach, takich najbardziej cenionych gdzieś tam na świecie, oraz tak samo właśnie jak wspomniałem z Aresem i wiele tak samo zawodników też dobrych przyjeżdża, no to Ares no niewątpliwie jest dosłownie bogiem wojny, nigdy nie odpuszcza i gdzieś po prostu takie rzeczy da się od niego wyciągnąć i on na przykład też bardzo mocno zwraca uwagę tak samo jak i Marcin, żeby nie odstawać nawet na moment tej walki, żeby nie wypadać z tego skupienia, że wstajesz, nie odwracasz się, tylko od razu podnosisz pięści, podnosisz gardę i dosłownie jesteś gotów na przeciwnika, a nie, że się gdzieś odwracasz, za chwilę bomba gdzieś tam zza pleców. Także Ares generalnie i w ogóle tak samo jak Marcin, w ogóle dziękuję im bardzo, że mam możliwość trenować z nimi na co dzień, bo to naprawdę dla mnie bardzo autorytalne osoby, które wiele osiągnęły, też
pokazują to w swoich starciach, swój rozwój i gdzieś na przykład ta szansa też dla Marcina teraz, którą dostał, że no, jest pełnoprawnie w sumie o zastępstwo w kolejce do pasa, jeśli wypadnie tam któryś z walki Varela i Parnas. Także no, są dla mnie ogromne nie dość osobistości, to tak samo zawodnicy, którzy wiele osiągnęli i wiele tak samo włożyli w to pracy, sportu i serducha. Dobra, polecimy z ostatnim pytaniem, bo dużo działasz w social mediach. Powiedz mi w ogóle, skąd twój pomysł na działalność TikTokową? Generalnie, nim ja zaczynałem karierę, nawet na początku mojej kariery, wiedziałem o tym, że to jest nowoczesne MMA, także żeby sprzedać też swoją osobę, trzeba poniekąd trochę działać w tych social mediach, trzeba mieć trochę jakieś tam, no przede wszystkim wzbudzać zaufanie też do ludzi, żeby oni wiedzieli, że nie jesteś jednym z bijoków po prostu takich, którzy się biją, tylko czymś wzbudzić zainteresowanie wśród ludzi tak samo. No to, że jesteś dobrym zawodnikiem, to jedno, ale zdobądź sympatię jeszcze u ludzi. Po prostu pokaż się, jaki jesteś. No i ja pokazuję gdzieś to, jaki jestem, jakie mam pomysły, no i prowadzę te social media, staram się prowadzić, żeby ludzie też nawiązywali ze mną interakcje. Poniekąd dla też fanów to robię, także staram się gdzieś mieć z nimi prawie dosłownie na każdej platformie kontakt. A może byś padł na pomysł założenia kanału na YouTube właśnie z Marcinem Heldem i Adrianem, ale Sam Beszyńskim, co ty na to? Nie przyszedł mi nigdy taki pomysł do głowy, aczkolwiek myślę, że na pewno było śmiesznie. Dobra, ja ci dziękuję, Patryk, za wywiad i lecimy oglądać galę. Dziękuję bardzo również. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl